sam by na to nie wpadł. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Wyzywam cię na pojedynek. A! Chyba nie myślisz, że to będzie łatwe, co? Dobra, chodź tu. Nie daj się! Nie daj się! Oj! To musiało boleć. Nie daj się! Nie daj się! Broń się! Nieźle. Zobaczymy następnym razem. Dobrze już, dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Chcę dołączyć do najemników. Każdy, kto potrafi przywalić tak mocno jak ty, nie powinien mieć tutaj większych kłopotów. Mój głos nie ma wielkiego znaczenia, bo jestem tu od niedawna. Ale kiedy Lee mnie zapyta, będę głosować na ciebie. Lee jest dowódcą najemników, tak? Dobra. Hej! Przypominam sobie, skąd cię znam. Też byłeś w kolonii. Tak, byłem. Nie widziałem cię, gdy to się wszystko stało. Przedtem zresztą też. Miałem inne kłopoty. Sporo cię ominęło od czasu, jak siedzieliśmy razem w kolonii. Co się stało z najemnikami z kolonii? Kiedy bariera padła, Lee wyprowadził nas z kolonii. Powiedział, że jeśli będziemy się trzymać razem, nic nam się nie stanie. Miał rację. Krótko potem znaleźliśmy sobie tutaj przytulne miejsce. Właściciel tej ziemi płaci nam za pranie chłopaków ze Straży Miejskiej. A większość z nas i tak robiłaby to za darmo. Onar karmi nas wszystkich i możemy czekać na dobrą okazję, żeby wyjechać z tej przeklętej wyspy. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Może będę mógł dać ci wskazówkę, czy dwie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Thank you.
Hej! Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz Li chce, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady, czy uda mi się przeżyć. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A dlaczego pytasz? Gdzie jest gniazdo? Po środku tego pola, w dużej skale. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Chcę się do was przyłączyć. Ach, więc to tak. Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny. Dobrze. Spróbujmy pokonać bestię wspólnymi siłami. Chwila! Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Teraz jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy. Chwila. Wracajmy. Żartujesz? W ogóle mi nie pomogłeś. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. No trzęsę się, trzęsę. Dobrze, już dobrze. Jesteś lepszy ode mnie. Czego chcesz? Trzeba po prostu słuchać. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Czego chcesz? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Chciałbym obejrzeć farmę. Nie zaglądaj do budynku po lewej stronie. Siedzi tam Sylwio i lepiej mu teraz nie przeszkadzać. Jest w nie najlepszym nastroju. Jeśli zobaczy takiego słabe usza i to jeszcze nie pracującego na farmie, może chcieć wyładować na nim swoją złość. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło.
To się nigdy kim jest Sylwio? To nasz następny przywódca, jeśli tak chcesz znać moje zdanie. Jeżeli zamierzasz go prosić o to, by pozwolił ci się do nas przyłączyć, to lepiej o tym zapomnij. Nawet pastuch byłby z ciebie marny. Nie wiadomo, chce się przyłączyć do Lee. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce Lee nie będzie miał tu nic do gadania. Co można myśleć? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Naprawdę nie mój problem. Sylwio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak i ma do cholery rację. Dużo by mnie to kosztowało.